Dziś będziemy mówić o tym, cóż opowiadał minister sprawiedliwości na śniadaniu prasowym, które odbyło się dopiero co, o debacie na temat demokracji, w której wziął udział Donald Tusk i wprost powiedział, że przywracanie praworządności nie zawsze będzie się odbywało metodami zgodnymi z prawem, tak jak się wydaje purystom. Czyli jak ktoś nie jest purystą i patrzy, tak jak właściwie 3/4 Polaków patrzy z przymrużeniem oka na przepisy drogowe, to oni na pewno nie są purystami, to dla nich Donald Tusk będzie postępował prawidłowo. To jest puryści, czyli ta policja, która się czepia, jakieś tam fotoradory. Tym się nie będzie to podobało. No i trzeci temat, który poruszymy, to sytuacja PiSu. Jest taki najnowszy sondaż, w którym w którym PiSowi po odebraniu pieniędzy przez PKW znacznie wzrosło poparcie. Ha, ha, ha. Ale i tak są tam jakieś niepokoje na tej prawicy, bo jednak ciągle się słyszy o tym, że a to powstanie partia prezydenta Dudy, a to partia Jana Krzysztofa Ardanowskiego, tam jeszcze inni się przymierzają do tworzenia partii. Zatem widać, że jest jakiś taki niepokój, taka nerwowość, która sprawia, że ludzie rozglądają się za alternatywą, czyli za życiem poza PiS-em. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.